Witam Was serdecznie na moim kanale, Retrosz.fan się kłania. W dniu dzisiejszym zagram wspólnie z Wami w grę na Commodore 64 Kick Off. Gra została wydana w 1989 roku przez Dino Dini, a wydawcą jest firma Anko Software. Gra została wydana na takie platformy jak Commodore 64, Amstrad, Amiga, Atari ST, PC i na Nintendo. Także zabieram się za otwarcie paczki, a zaraz po tym przetestujemy dyskietkę, no i zagramy jakiś jeden mecz. No nic, muszę sobie wziąć nożyk, bo inaczej do tego się nie dorwę. Grę udało mi się kupić oryginalną. Sam jestem ciekaw, czy oprócz dyskietki jest również oryginalne pudełko. Bardzo lubię zbierać oryginalne gry na Commodore. Także gdy nadarza się taka okazja, to nie mogę przepuścić. No już tutaj będziemy widzieć. Uda się wysunąć, czy nie uda się wysunąć? Uda się wysunąć. No nic, no. Widzę, że gra nie jest w oryginalnym boksie. Natomiast dyskietka jest oryginalna. No to nic, trudno. Dyskietka prezentuje się tak, więc zaraz ją tutaj wsunę do stacji i przetestujemy. No i bierzemy się za rozegranie jakiegoś meczu towarzyskiego. No dobra, to przejdźmy do wczytania gry. Ja zaraz wsadzę dyskietkę do stacji Commodore'ka i spróbujemy ją odpalić. Dobra. No to wpisujemy komendę. No dobra, to próbujemy wczytać. Kurczę, ale się dzisiaj fatalnie czuję. Gardło mnie całe tak boli, że ledwo mówię. Aha, coś szkrobię. Czy się wczyta? No i co? Spróbujemy jeszcze raz. Bo coś mi tutaj ikonka miga od stacji, czyli nie jest dobrze. Spróbujemy jeszcze raz puścić. Dobra. No to jeszcze raz. Aj, jest spacja. No dobra, jeszcze raz wczytujemy. No i co? Chyba z tej dyskietki nic nie będzie. Tak mi się coś wydaje. Tak, tu się pojawił komunikat jeszcze jeden. No według mnie dyskietka jest niesprawna. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. No ale niestety, chyba dzisiaj nie pogram w Kick-Offa. Przynajmniej te dyskietce. Także nic, no. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.